Lekcja trzecia, wzrostowe formacje świecowe. Pierwszą formacją, którą sobie omówimy, jest to formacja młota. Jeżeli chodzi teraz tutaj o formację młota, jest bardzo ważna rzecz, że jest to taka świeca, która rysuje się przede wszystkim po spadku ceny. Czyli ją spodziewamy się, że zaobserwujemy po spadku ceny. Czyli w backgroundzie musimy mieć wyraźny spadek ceny. Następnie rysuje się świeca, która ma długi, dolny cień. Cena zamknięcia jest bliska ceny, oczywiście maksymalnej. To, co jest ważne, korpus świec nie powinien być większy niż około 1 trzecia całości w tym momencie świecy od high do low. Korpus, tak naprawdę, kolor korpusu, czy to będzie w tym momencie zielony czy czerwony, nie ma w tym momencie znaczenia. I oczywiście to, co bardzo ważne jest, to zwracamy uwagę na cień. Czyli jeżeli cień jest z górny, tutaj ten, który tu widzimy, niewielki. To nie wpływa on nam w tym momencie na ocenę danej formacji. Jeśli ten cień będzie z góry wysoki, no to w tym momencie będzie on nam dyskwalifikował tą formację jako formację młotka. To co jest teraz istotne, moi drodzy, jaka jest strategia gry? Oczywiście przypominam, że samo granie na młotka nie ma najmniejszego sensu w kontekście oczywiście skuteczności statystyki. Musi on się pojawić w określonym miejscu w tym momencie i Musi być określony background w kontekście wolumenu, jak i również akcja wolumenowa, która będzie widoczna w tym momencie na wykresie, potwierdzająca w tym momencie nam y, formację młotka. Jeżeli w tym momencie to wszystko mamy spełnione, czyli oprócz tego, że kształt młotka, jego charakterystyka jest właściwa, mamy jeszcze odpowiednią akcję wolumenową, czyli jest, jest sygnał wolumenowy jeden z tych sygnałów, które będę omawiał w dalszej części. Naszych lekcji, to w tym momencie mamy całość w komplecie. Jeśli do tego masz jeszcze inne czynniki, czyli miejsce, w którym on się narysował, w kontekście czy własnego systemu, własnego podejścia do inwestowania, to automatycznie twoja statystyka zawieranych transakcji powinna wzrosnąć. Jeśli zrobisz taką analizę, od razu będziesz widział z niej korzyści. W związku z tym otwarcie następuje po narysowaniu się formacji młotka, która jest potwierdzona w kontekście oczywiście wolumenu, o którym wspomniałem i stop zdajemy poniżej wybicia, ponieważ w momencie, kiedy cena wybije nam ten sygnał świecowy w połączeniu z sygnałem wolumenowym, jaki się w tym momencie narysował, automatycznie zaneguje nam to całość sygnałów i całość miejsca, jeżeli chodzi o posiadanie dalsze tej pozycji. W związku z tym tak to wygląda. Teraz na tym slajdzie, moi drodzy, mamy przykłady młotków. Czyli każdy z, tych, z każdy z tych tutaj narysowanych w tym momencie jest dla nas przykładem młotka. Nie zapominajmy, jeśli ten cień, który jest na ostatnim młotku, byłby jeszcze większy, to w tym momencie to już nie byłby dla nas, mówiąc krótko, młotek, ponieważ w swojej wymowie byłoby to bardzo słabe zachowanie ceny, czyli cena by w tym momencie spadła, yy, po czym urosła i znowu spadła, w związku z tym mielibyśmy tak de facto szpulę, a nie. Młotek, czyli pod samym względem zachowania ceny byłoby to słabe. No i nie zapominajmy, żeby te wszystkie tutaj nazwijmy to młotki zakwalifikować do formacji, które mają dla nas wartość prognostyczną czy wartość w tym momencie do podjęcia decyzji w kontekście wejścia w rynek. Musi być w backgroundzie odpowiednia akcja wolumenowa, jak i na samym sygnale również musi być odpowiedni sygnał wolumenowy, który nam potwierdza sens w tym momencie tego miejsca i z zachowania wolumenu, pokazuje nam, że rynek jest. Potencjalnie oczywiście gotowy do wzrostu, i teraz chciałbym pokazać przykłady na wykresie, jak wygląda w tym momencie formacja młotka. Oczywiście to, co mam tylko gorącą prośbę, żeby po obejrzeniu lekcji, gdzie dokładnie będę nazywał sygnały wolumenowe, wrócić jeszcze raz do tej lekcji, do tej prezentacji z samych świec, w tym momencie formacji świecowych, i zobaczyć w jaki sposób, mając już tą wiedzę wolumenową. Jak nałożycie ją jedną na drugą, zobaczycie, jak pięknie wolumen te miejsca właśnie w tym momencie nam potwierdzał i jak to było spójne, że świece, informacje świecowe były potwierdzone przez sygnały wolumenowe. Jeśli do tego jeszcze zastosujecie inne filtry, które używacie w kontekście oceny, czy to jest właściwe miejsce, sposób dojścia, czy zakres cenowy, gdzie chcecie zajmować pozycję, zwiększy to na pewno w tym momencie i odsieje wam złe zagrania i zwiększy jednocześnie skuteczność dobrych zagrań. Przechodzimy do przykładów w takim razie. I tutaj mamy kolejny przykład, zwróćmy uwagę, mamy spadek ceny i w pewnym momencie pojawia się świeca, która jest zamknięta wysoko, mamy malutki korpusik czerwony na bardzo dużym wolumenie, silny sygnał VSA, oczywiście, który będę omawiał w kolejnych etapach i jednocześnie jest to młotek. To jest właśnie to, co teraz chciałem powiedzieć, czyli połączenie Jednej metodologii z drugą, jako potwierdzenie w tym momencie ważności tego miejsca. W momencie, kiedy nie widzielibyśmy wolumenu, nie mielibyśmy go włączonego, to skąd wiedzieliśmy, że tak dużo transakcji w tym momencie tutaj się odbyło i to spowodowało zamknięcie w okolicy tutaj wysokiej? I oczywiście reakcja w tym momencie tego waloru. Widzimy, że rynek w tym momencie rośnie i nowe przedziały cenowe są widoczne. Tu jest kolejny przykład. To jest z kolei DAX, skala czasowa jednominutowa. Tak jak już wspomniałem, każdy decyduje w jakiej skali czasowej będzie szukał miejsc, i oczywiście e, analizował w tym momencie zachowanie ceny. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, co mówiłem na wcześniejszej lekcji, że zawsze background i, ona, i analizę w tym momencie wolumenu zaczynamy od wyższej skali czasowej, żeby mieć w tym momencie cały obraz rynku, w jakim miejscu się znajdujemy. I tutaj przykład, zwróćmy uwagę. Mamy również spadek ceny. I w pewnym momencie pojawia się, proszę zobaczyć, y, szeroko spreadowa świeca, zamknięta wysoko, mały korpusik, który tutaj jest widoczny, na bardzo dużym wolumenie, niewidzianym do tej pory. Widać wyraźnie, że ten popyt tutaj musiał aż zastać ten rynek, żeby coś takiego narysować. Stąd wymowa takiej świeczki jako młotek ma, jest dużo silna. Jeśli do tego zobaczymy, że jeszcze tutaj było wsparcie, jeszcze do tego dodamy różnego rodzaju inne czynniki, które mają miejsce bądź które już stosujecie, automatycznie dochodzą nam dodatkowe, jak to się mówi, karty do tego, żeby zagrać pozycję long. I teraz popatrzmy dalej. Tutaj mamy odpowiedź rynku, oczywiście dalszy wzrost, jeżeli chodzi o przebieg ceny. Kolejny przykład: dolar jen, skala 5-minutowa, tym razem zwróćmy uwagę znowu. Spadek ceny Popatrzcie, co się tym razem dzieje. Spadek wolumenu, to już możemy sobie jakoś zinterpretować, ale na kolejnych lekcjach dokładnie to wytłumaczę, więc stąd cały czas proszę o cofanie się wcześniej do lekcji, żeby, tak jak powiedziałem, tak jak klocki Lego, że to się będzie wszystko budować i sklejać, mówiąc krótko w całość. W związku z tym mamy znowu tu formację młotka, zamkniętego tym razem wysoko również z dolnym cieniem z dołu widać to wyraźnie tutaj na zwiększonym wolumenie, czyli widać wyraźnie, że wolumen malał i w momencie pojawił się akcent. No i oczywiście dla nas jest to również silna silny sygnał wynikający z analizy wolumenu, który dokładnie będziemy sobie omawiać w kolejnych lekcjach. I popatrzmy, co się dalej zadziało. Rynek zrobił test, czyli na jeszcze niższym wolumenie wszedł w te przedziały, gdzie wcześniej był ten sygnał siły widoczny. No i od tego momentu mamy Przyrost ceny wraz z przyrostem wolumenu, widać na tym wykresie. Kolejny przykład to jest DAX. E, oczywiście, wykres jednominutowy. Zwróćmy teraz uwagę, jak tutaj wyglądała ta formacja. Mamy też spadek ceny. Proszę zobaczyć, podobna analogiczna sytuacja. Spadek wolumenu wraz ze spadkiem ceny. Silna reakcja popytowa. Widać wyraźnie. Tu jest nasz młotek jako formacja świecowa, zamknięty w okolicach wysokich. Tej, tej świecy, no i odpowiedź rynku oczywiście w wyższych przedziałach cenowych, gdzie było jeszcze ileś testów w tym momencie, czyli zejść do niższych poziomów. Sam proces testu będę bardzo dokładnie tłumaczył, oczywiście, w jednej z lekcji dla już zaawansowanych. Jak poznamy oczywiście wszystkie sygnały wolumenowe, tak żebyśmy mogli tą sytuację właściwie ocenić. Kolejny przykład. Znowu tutaj mamy spadek ceny, widać wyraźnie. No, i młotek jako reakcja po wybiciu nowego dna, w tym momencie na zwiększonym wolumenie zielonym. Widać to wyraźnie. I teraz od tego momentu mamy już tylko wzrost ceny, która nam rośnie. Kolejny przykład. Na razie mamy niższą skalę czasową, za chwilę będą wyższe skale czasowe, tak żeby zobaczyć, że w różnych skalach czasowych dokładnie mamy te same i bardzo podobne zależności, które występują na wykresach. W związku z tym, proszę zobaczyć, mamy spadek ceny. Yy, widać wyraźnie tutaj, mamy wzrost wolumenu wraz ze wzrostem ceny, i potem mamy spadek, i w pewnym momencie pojawia się nas ten akcent na wolumenie, gdzie mamy cenę zamkniętą wysoko. Klasyczna formacja oczywiście młotka, i potem następuje, moi drodzy, jeszcze testowanie i rynek w tym momencie nam tutaj rośnie. Kolejny przykład: znowu spadek ceny. I tutaj no, ciężko tego nie zauważyć. Zobaczcie teraz, jak wolumen nam mówi, jak bardzo silnie popyt w tym miejscu zareagował. Oczywiście, gdybyśmy mieli cały background, byśmy mogli zobaczyć, co tam było w tym miejscu, ale na razie uczymy się samych formacji świecowych i reakcji w tym momencie i oczywiście w połączeniu z wolumenem. W związku z tym zwróćcie uwagę, jak pięknie wolumen nam pokazał ważność w tym momencie tego naszego młotka, jeżeli chodzi o jego miejsce występowania i reakcję rynku. I co było potem? Silna reakcja, wzrost, widać wyraźnie wejście siły, olbrzymi popyt pociągnął ten rynek do góry. Kolejny przykład, zwróćmy uwagę, tutaj mamy następujący. Po spadku ceny mamy zejście, no i pojawia nam się młotek jako forma, oczywiście, testowania tych cen, które były wcześniej. Te procesy również będę tłumaczył pod względem wolumenu. Na razie sobie zobaczmy to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o formacje świecowe. No i mamy w tym momencie, Wzrost oczywiście ceny, który jest wyraźny tutaj na tym wykresie widziany. Kolejny przykład, zwróćmy uwagę, mamy wybicie nowego dna, oczywiście spadek ceny i w tym momencie reakcja na wolumenie. Znaczny wolumen, cena zamknięta wysoko klasyczna formacja młotka, i po tym oczywiście jeszcze testowanie niższych cen możliwe, i w tym momencie cena nam rośnie. Tu mamy teraz przykład z rynku ropy. Jest to wykres pięciominutowy, zwróćmy uwagę, czyli każda świeca to jest osobne 5 minut na wykresie i teraz widać wyraźnie, mamy spadek ceny, zwróćmy uwagę, no i mamy piękną formację młotka jako forma testu oczywiście, dokładnie będę tłumaczył to zjawisko i w tym momencie oczywiście nam wykres rośnie i cena, cena w tym momencie ma coraz wyższe przedziały. Kolejny przykład to jest fund dolar wykres pięciominutowy, Zwróćmy uwagę, teraz mamy również spadek ceny z wybiciem nowego dna tutaj i cena zamyka się nam oczywiście wysoko na tym barze. Bardzo znaczny wzrost wolumenu, niewidziany w tym dniu do tej pory, czyli widać, że reakcja bardzo silna oczywiście bardzo silny sygnał wolumenowy, który będziemy sobie tutaj rozpoznawać i w połączeniu teraz z młotkiem ma on oczywiście zupełnie inny wymiar. No, i oczywiście w tym momencie cena rośnie. Przed nami kolejna formacja świecowa, jest to formacja przenikania. Oczywiście jest to kolejna formacja wzrostowa, czyli rysuje się po spadku ceny. W momencie, kiedy mamy w Begrandzie spadek ceny, widzimy wyraźnie, i nagle w tym momencie pierwsze co się rysuje, to jest dąbar. Pierwsze co się rysuje, czyli to jest ta świeca numer jeden tak to sobie na, napiszmy to jest świeca, która jest dąbarem, w naszym przypadku będzie to świeca czerwona. Następna świeca, druga. Yy, która się nam narysuje zaraz po niej, to jest świeca, która jest up barem. W naszym przypadku, na naszych wykresach, będzie to świeca oczywiście zielona. I warunek konieczny, żebyśmy mogli to nazwać przenikaniem ja to sobie zawsze tak kojarzę, że jedna rzecz przenika drugą to świeca zielona musi minimum 50% korpusu, korpusu tej świecy tutaj, czyli to jest korpus naszej świecy, tego dąbara, być. Powyżej, czyli to zamknięcie musi być powyżej 50% w tym momencie tego korpusu, tej świecy numer 1. W jaki sposób technikę otwarcia pozycji? Oczywiście po narysowaniu się tej formacji, w momencie kiedy ona się narysuje, na następnej świecy, czyli świecy numer 3, można otworzyć pozycję ze stop lossem na wybicie tej formacji. Zaraz pokażę, co to znaczy stop loss na wybicie tej formacji. To jest bardzo istotne, w którym miejscu go ustawiamy. Natomiast przypominam cały czas, że same świeczki, i to nie jest technika gry na samą świeczkę, jaką jest w tym momencie z formacja przenikania. Tylko bardzo ważne, cały czas to teraz przypominam, potem już tego nie będę mówił. To jest to, żebyśmy pamiętali, że sposób, w jaki doszliśmy tu na wolumenie, czyli background, jak i również to, co się narysowało tu, jako sygnał w tym momencie potwierdzenia. Na wolumenie, że mamy sygnał siły w kontekście wolumenu zachowania cen. I to razem daje nam w tym momencie bardzo fajny element strategii, którą możemy dołożyć do swoich, czyli do waszych procesów decyzyjnych, które, które posiadacie. Moi drodzy, tu mam taki przykład przenikań, różnego rodzaju przenikania: i co tworzy tą formację, gdzie będą stop-lossy. Na low najniższe z tych dwóch świec, czyli z tych dwóch świec najniższe jest tu, czyli na wybicie tutaj. W tym miejscu będzie na wybicie tu. Tu low jest takie same, więc stop loss mamy w tym samym miejscu. Tu jest low, w tym momencie stop loss będzie tutaj. W tym przypadku kolejnym stop loss będziemy mieli na wybicie tej świecy numer jeden cienia z dołu. Tu również, tu również w tym miejscu. I tu również będzie w tym miejscu stop loss. To co jest istotne. Jeżeli jest cień na pierwszej świecy z góry w tym miejscu, nie ma on znaczenia w kontekście ważności tej, tej, tej formacji. On tutaj nie wpływa na, na, jej, na jej wybrzmienie, na jej siłę. Który cień jest dla nas niedopuszczalny? Od razu mówię, jeżeli mamy na świecy numer 2, czyli w naszym przypadku będzie to Abbar zielony, mamy duży cień z góry, który tutaj jest widoczny. To automatycznie sytuacja jest taka, że rynek spadł, rynek urósł i rynek spadł. W związku z tym samo zachowanie ceny pokazuje nam słabość. W związku z tym to nam dyskwalifikuje to jako formację świecową. I przypominam oczywiście, że w tych wcześniejszych przykładach potrzebujemy oczywiście na dole potwierdzenia z wolumenu. I tutaj przykłady w takim razie przenikam. Dolar jen, skala czasowa 5 minut. Zwróćmy sobie uwagę, mamy spadek ceny i proszę bardzo, Tutaj mamy dąbar, to jest ten pierwszy zamknięty nisko, i potem jest świeca numer dwa, czyli tutaj ta kolejna, gdzie jest up bar zamykający się powyżej 50%. Cień z dołu i widać przyrost wolumenu, pięknie zaakcentowany. Oczywiście to jest e, formacja e, nasza przenikania, która jest potwierdzona w tym momencie sygnałem, oczywiście VSA, który będziemy sobie omawiać w kolejnych lekcjach. Teraz zwróćcie uwagę e, na bardzo ważną rzecz, że ten cień jest tu. Czyli jeśli w planie mielibyśmy otworzyć tutaj pozycję, no to oczywiście stop loss mamy poniżej tej formacji całej, czyli powyżej tego cienia, wynikającego z tego tutaj drugiego bara. Także tak to wygląda. No, i potem mamy w tym momencie wzrost cen do zamknięcia przynajmniej luki. Jeśli teraz popatrzymy na kolejne przykłady, tutaj mamy DAXa, wykres jednominutowy, zwróćmy uwagę, przepiękny spadek ceny, tu nam się narysowało WFO, czyli wolumenowa formacja odwrócenia, która jest potwierdzona w tym momencie formacją świecową. O WFO też będziemy mówić szczegółowo w kolejnych lekcjach. Zwróćcie uwagę, pierwsza świeca Dombar, druga jest Abbar, zamknięta, powyżej 50% w tym momencie Naszego Dąbara. Klasyczne przenikanie i odpowiedź, oczywiście, w wyższych przedziałach, w tym momencie cenowy. Kolejny przykład, zwróćmy uwagę, cena spada. W tym momencie mamy Dąbara, następnie mamy up bar zamknięty w okolicach 50%. No i oczywiście teraz, moi drodzy, mamy klasyczną dyskusję, bym powiedział, akademicką, nad, nad, czy ten cień jest duży czy mały. W tym momencie, jeżeli chodzi o, o tą tutaj formację, to jest pierwsza rzecz. I teraz y, kolejna bardzo ważna sprawa, to jest wolumen. Teraz zwróćmy uwagę, jak możemy jeszcze zinterpretować ten cień, żeby tą formację można było zaakceptować? Przede wszystkim będziemy widzieć, jak się rysuje ten wolumen tutaj na tym abbarze. Na tym, y, Jeśli teraz wyobraźcie sobie, że do tego miejsca, zanim się nie narysował cień, ten wolumen wyglądał w ten sposób. A na tym cieniu z góry, czyli w momencie, kiedy ten cień się rysował, czyli cena spadała, taka ilość wolumenu nam się dorysowała, to znaczy, że ten cień jest do zdyskwalifikowania, ponieważ w tym miejscu by weszła podaż. Jeśli w tym momencie, na, na podczas rysowania się tego bara, mieliśmy tak, że zamknęliśmy się oczywiście w tym miejscu, y jesteśmy w tym miejscu, a wolumen mamy tutaj, i podczas rysowania się tego cienia niewiele wolumenu doszło tak naprawdę, czyli te, ta reakcja podażowa na cieniu była niewielka, to dla mnie osobiście taki cień w tym momencie, ponieważ jest niewielki i jeszcze reakcja podażowa na nim jest niewielka, jest jak najbardziej do zobrazowania. Czyli musimy obserwować, w jaki sposób te świece się również rysują w połączeniu z wolumenem. Bardzo dobry przykład merytoryczny, żeby właśnie to zjawisko w tym momencie zobrazować. No i tutaj reakcję mamy w tym momencie dosyć silną, wzrostową. Kolejny przykład to jest ropa. W tym momencie pięciominutowy wykres. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób tutaj to wyglądało. Mamy spadek ceny, no i mamy w tym momencie nasze przenikanie jako formacja baro, świecowa, przepraszam, w połączeniu oczywiście z zachowaniem wolumenu. No i reakcja w tym momencie w kontekście tego wzrostu ceny. Kolejna, kolejny przykład to jest funt-dolar, skala pięciominutowa. Zwróćmy uwagę, mamy dom-bar. Pod nim następuje abbar zamknięty powyżej 50% i w tym momencie reakcja w formie testu jeszcze widać wyraźnie ceny i dopiero rynek próbuje w tym momencie podnieść tą cenę gdzieś wyżej. Fund dolar wykres 5-minutowy, zwróćmy uwagę, tu również mamy klasyczną klasyczną formację przenikania, gdzie drugi bar przenika minimum 50% korpusu wcześniejszego bara i przepiękne zachowanie na wolumenie, które wyraźnie jest widoczne tutaj na tych dwóch barach. Kolejny przykład, oczywiście, i tutaj wzrost po nim, który następuje. Teraz, moi drodzy, kolejna formacja świecowa, a mianowicie Gwiazda Poranna. Gwiazda poranna składa się z trzech świec. Pierwsza świeca jest dąbarem i ona się pojawia w momencie, kiedy mamy w backgroundzie spadek ceny. Czyli mamy spadek ceny, pojawia się dąbar, w naszym przypadku będzie to czerwona świeca. Po czym następuje świeca numer dwa, to jest ta tutaj mała. I jak należy tą świecę zinterpretować? Należy ją zinterpretować, że w tym miejscu rynek nie wykonał żadnego ruchu czy ona musi mieć wąski spread, jest nieznaczna, rynek nie wykonał żadnego ruchu, po czym mamy abbar zamknięty wysoko w tym momencie, czyli zielony. Jakbyśmy sobie to zobrazowali w takim przebiegu ceny liniowym, to mamy tak, spadek cen, rynek nie może się zdecydować, co robić dalej, po czym rynek rośnie. Tak, tak by to można było zobrazować, jeżeli byśmy tutaj przebieg tych transakcji mogli obserwować. W związku z tym, Moi drodzy, taka jest wymowa gwiazdy porannej. I teraz zobaczmy, co w niej jest istotnego. Przede wszystkim przypominam, i tutaj bardzo ważna uwaga, że cień na trzeciej świecy górny, taki jak tutaj widać, dyskwalifiku dyskwalifikuje tą formację jako formację świecową silną. Co to znaczy? Ponieważ zachowanie ceny będzie następujące: rynek spadł, nie mógł się zdecydować, urósł. Po czym ponownie spadł? Czyli właściwie rynek jest do końca niezdecydowany i mamy silną odpowiedź w formie zachowania ceny podażowo. W związku z tym, duży cień z góry na tej świecy będzie nam dyskwalifikował tą formację świecową jako gwiazdę poranną. To, co jest istotne, jak powiedziałem, moje autorskie podejście do tego tematu jest takie, że w momencie, kiedy mam Dobrze narysowaną gwiazdę poranną. Nie ma tego cienia, tak jak tutaj wspomniałem, podażowego na tej trzeciej świecy, czyli tego cienia tutaj nie ma. Ja go tutaj wymarzę w tym momencie. To bardzo istotną rzeczą, oczywiście, jest jak doszliśmy do tej gwiazdy, czyli co mamy w backgroundzie. To będziemy sobie wszystko łączyć w tej trzeciej części. I następnie zachowanie, czyli jaką mamy potwierdzenie w sygnałach wolumenowych, które są tutaj narysowane. I wtedy, jeśli to jest spełnione, to jest to bardzo silny czynnik, który w potwierdzeniu z innymi jeszcze sygnałami, które są istotne dla mnie, czy również dla Was w kontekście zajęcia miejsca na danym sparciu, czy na danym miejscu, co do wykresu, czy zachowania, i to nam daje tą przewagę statystyczną, jeżeli chodzi o otwieranie pozycji, po, nas, na, po narysowaniu się gwiazdy porannej i na wybicie, oczywiście, z tej formacji. W tym przypadku wybiciem z formacji będzie pokonanie ceny. Poniżej tej świecy środkowej. Jeśli mielibyśmy tutaj cień z dołu, to w tym momencie oczywiście stop loss musiałby być poniżej tego cienia, bo wybiciem tej całej formacji będzie wybiciem najniższego punktu. Powtarzam, najniższego punktu z tych świec 1, 2 i 3, tworzącej w tym momencie gwiazdę. I tutaj mamy taki przykład gwiazdy porannej. Zwróćmy uwagę. Pierwsza świeca jest dąbarem, potem jest świeca wąsko-spreadowa w tym momencie z zachowaniem ceny. I następnie mamy świecę, która jest abbarem, czyli rynek w tym momencie nam wyraźnie urósł. I oczywiście zwróćmy uwagę na reakcję na wolumenie, jak silna reakcja popytowa jest w momencie, kiedy rynek y, zareagował w tych przedziałach cenowych. Tak? Bardzo wyraźnie to widać. Tu jest kolejny przykład gwiazdy porannej, zwróćmy uwagę, w tym miejscu również, gdzie mamy na pierwszej świecy jest dombar Potem jest świeca wąsko-spredowa, i następnie mamy reakcję w formie up-bara na zwiększonym wolumenie, który wyraźnie pokazał nam w tym momencie zakończenie tej prostej korekty ABC, która nam się tutaj narysowała. Kolejny przykład to jest DAX, indeks niemiecki, wykres jednominutowy. Zwróćmy uwagę, mamy spadek ceny w tym momencie. Downbar, świeca wąsko-spredowa i up-bar zakończony. Wysoko z przyrostem wolumenu w stosunku do wcześniejszego, w tym momencie, do, do wcześniejszego bara, który tutaj jest w środku wąsko No i reakcje mamy oczywiście w formie wyższych przedziałów cenowych. Tutaj mamy kolejny przykład. Na razie mamy niż, niższą skalę. Zwróćmy uwagę, znowu mamy gwiazdę poranną, jest Dąbar, wąsko-spreadowa świeca i Abbar. I przepiękny akcent na wolumenie, zamknięta oczywiście wysoko. No i reakcją oczywiście jest następna świeca, abbarem, yy, y, i potem coraz wyższe przedziały cenowe. To, co wspomniałem, moje podejście do otwierania w tym momencie pozycji w kontekście wykorzystania świec yy, jako formacji świecowych jest następujące, że w momencie, kiedy się narysuje formacja świecowa, która jest potwierdzona wolumenem, backgroundem i wszystkich, wszystkich tych rzeczy, które widzimy w wyższej skali czasowej yy, na tym wykresie, to w tym momencie nie czekam już na potwierdzenie następnego, yy, następnej świecy a barem, tylko po narysowaniu otwarcia. Stąd ten stop loss jest dużo niższy niż w klasycznym podejściu, mówiąc krótko, do świec. A co wam to daje? Te wszystkie osoby, które używają świec i formacji świecowych do otwierania swoich pozycji, automatycznie będą miały mniejsze straty, ponieważ nie będziesz musiał czekać na potwierdzenie tej formacji, bo potwierdzeniem będzie dla Ciebie zachowanie wolumenu i wynikające z tego wnioski, jeżeli chodzi o przebieg wolumenu z backgroundu. Teraz kolejny przykład tutaj mamy. Tu jest ropa pięciominutowa. Zwróćmy uwagę, no i również mamy oczywiście spadek ceny i potem Forma testowania. Zwróćmy uwagę, przepiękna gwiazda poranna. Zwróćmy uwagę. Dąbar, wąższy spread i ab bar zamknięty wysoko tutaj widoczny. No i reakcja w tym momencie w formie wyższych cen. Zwróćcie uwagę, jeśli jaka jest różnica między otwarciem pozycji w tym miejscu, a momencie ponarysowania się bara. To jest 100% praktycznie więcej na stoplosie. Stąd mówię, że nie tylko w przypadku formacji świecowych, ale również wielu innych przykładów do, jako VSA czy analiza wolumenu dołączona do Twojej, mówiąc krótko w tym momencie, sposobu gry i procesu decyzyjnego, wyeliminuje Ci dużo błędów i dużo takich sygnałów, gdzie nie powinieneś wchodzić. I możesz to wykorzystać w tym momencie z korzyścią dla siebie. Kolejny przykład to jest ropa, wykres pięciominutowy, zwróćmy znowu uwagę. Cena spada i mamy niesamowitą silną reakcję w kontekście zachowania wolumenu. Mamy Dąbar, potem mamy tą świecę środkową, zwróćcie uwagę, ona jednocześnie jest w tym przypadku akurat młotkiem, i następnie mamy Abbar zamknięty wysoko, przepiękna gwiazda poranna. Gdzie mamy silną reakcję popytową na tych świecach? Zwróćmy uwagę, co się za chwilę zadziało, no i oczywiście rynek w tym momencie nam rośnie. Kolejny przykład ropa pięciominutowa. Zwróćmy uwagę, znowu mamy taką sytuację: cena spada, yy, mamy spadek ceny. Pierwsze, pierwsza świeca Dąbar, świeca druga i trzecia świeca w tym momencie zamknięta wysoko. Po czym? Rynek w tym momencie nam odjeżdża. I to, co wspomniałem znowu, wyższość w tym momencie wykorzystania wolumenu, który dzięki temu mamy mniejszy stop loss, ponieważ wejście mamy nie po potwierdzeniu gwiazdy, tylko po narysowaniu się w tym momencie ze względu na akcję wolumenową. I tak już wspomniałem, połączeniu oczywiście z backgroundem i z ocenem tych wszystkich czynników, które, które będziemy brali pod uwagę, a które będę tłumaczył na kolejnych lekcjach. Kolejna formacja wzrostowa to jest objęcie hossy. Widzimy ją oczywiście w tym kontekście w dołkach, czyli po spadku ceny mamy świecę, która ma korpus czerwony. Przez szacunek dla świec klasycznych, tutaj mam zielony, przepraszam, czarny. Odpowiedzią jest biała. Oczywiście w naszym przypadku będzie to świeca czerwona jako dąbar. I świeca numer 2 będzie oczywiście ab barem czyli będzie się zamykać wysoko. I to, co jeszcze jest bardzo istotne, moi drodzy, że objęcie hossy, musimy sobie to yy, tak wytłumaczyć, że to jest tak jakby korpus zielony, w tym przypadku tu na przykładzie biały, w całości obejmuje, stąd objęcie. Jak się uczyłem świecą, tak sobie że jeden korpus w całości obejmuje nam kolejny. Czyli jeśli będziemy mieli zamknięcie w tym miejscu, to nie jest to objęcie, będzie to wtedy przenikanie, które żeśmy omawiali, tak? Objęcie jest wtedy, jeśli w całości przynajmniej obejmuje korpus świecy wcześniejszej. Teraz przejdźmy w takim razie do strategii gry. Oczywiście, strategia gry polega na tym, że w backgroundzie mamy spadki. Oczywiście, oceniliśmy to pod względem wolumenowym, miejsca występowania. Strategii i teraz potrzebujemy tylko w naszej karcie procesu decyzyjnego odfajkowanie tych dwóch czynników, które mają zwiększyć naszą skuteczność, że to jest właściwe miejsce, a mianowicie właściwe zachowanie wolumenu na samej formacji i formacja świecowa prawidłowo narysowana, czyli pierwsza świeca jest dombarem, druga jest abbarem, gdzie w całości obejmuje korpus numer jeden. To co jest istotne, otwarcie po narysowaniu się formacji świecowej, potwierdzone już tak jak wspomniałem, wolumenowo. I to co jest istotne, stop loss jest na minimum formacji, a minimum wyznacza low z tych dwóch świec. Czyli jeśli tu będzie cień z dołu, to w tym momencie nasz stop loss będzie na wybicie oczywiście tego cienia. Jeśli ten cień będzie niższy, to oczywiście nasz stop loss w tym momencie będzie na wybicie świe cienia świecy numer dwa. Przyjrzyjmy się teraz, co nam będzie dyskwalifikować formację objęcia hossy i kiedy nie nazwiemy tego formacją objęcia hossy. Przede wszystkim, bardzo ważna rzecz, to jest, moi drodzy, cień, duży cień górny na świecy, tutaj e, numer 2. Czyli taki cień z góry nam to dyskwalifikuje. Dlaczego? Ponieważ to świadczy o tym, że cena spadła po czym urosła i następnie spadła, żeby wyrysować taki cień, jak tu widzimy. Czyli po złożeniu tego wyjdzie nam po prostu, mówiąc krótko, szpula, czyli brak zdecydowania rynku. A my chcemy, żeby ta formacja po złożeniu, czyli wniosków, Wyciągnięcia z zachowania się ceny na tych dwóch barach jest taki, że cena spadła, po czym urosła. W związku z tym mamy takie klasyczne odbicie w tym momencie ceny, a nie jej brak zdecydowania, czyli cień w tym miejscu dyskwalifikuje, moi drodzy, nam to jako formację. W związku z tym tu są przykłady objęć hossy. Zwróćmy uwagę i teraz oczywiście gdzie stawiamy stop-lossa. W tym miejscu, w tym miejscu tutaj są na równi, więc w tym miejscu tutaj minimum mamy tu tu minimum mamy na pierwsze, czyli na wybicie tej ceny, na wybicie tej ceny, na wybicie tej ceny. I teraz uwaga: ten cień z świecy numer jeden, górny, nie dyskwalifikuje nam w ogóle tego jako formacji objęcia, ponieważ ta wymowa jest dalej prowzrostowa. Przypominam, że jeśli ten cień z góry byłby tutaj duży, znaczny, widoczny, czyli ten jest do zaakceptowania. A ten w tym momencie jest za duży. Świadczy o tym, że cena nie poradziła sobie w tym momencie i weszła nam tutaj podaż. W związku z tym to nam dyskwalifikuje w tym momencie ten cień jako formację objęcia hossy, tak? Czyli spodziewanych wzrostów. Przypominam jeszcze oczywiście, że musi być odpowiednia akcja wolumenowa w dojściu do tej formacji i jeszcze potwierdzona jak to ma wyglądać, będziemy to omawiać w kolejnych lekcjach. Natomiast teraz uczymy się formacji świecowych. Jak to dołożymy na teraz te akcje, to będziemy mieli fajne, dwa fajne narzędzia do potwierdzania miejsc w kontekście, oczywiście, kontrolowanego zajęcia pozycji ze stop lossem. Przejdźmy zatem do przykładów z rynku. Mamy tutaj, oczywiście, indeks niemiecki, DAX, wykres jednominutowy, no i teraz, oczywiście, spadek ceny i pojawia nam się, oczywiście, objęcie, hossy, zwróćmy uwagę yy, i co rynek nam pokazuje, następnie, oczywiście, mamy w tym kontekście wzrost. Bardzo fajnie, jak już będziecie mieli wiedzę z kolejnych lekcji, zwróćcie uwagę: ja teraz tylko sygnalizuję. Cena spada, wolumen maleje i pojawia nam się taki sygnał. I to jest Twoje zadanie. Jaki to jest sygnał w tym momencie wolumenowy, jak on się nazywa, będziesz mógł go odnaleźć w kolejnych lekcjach. I jednocześnie zinterpretować, co znaczy spadek wolumenu w momencie, kiedy cena spada. W związku z tym macie tutaj jakby złożenie tej całości, natomiast w tej chwili uczymy się samych formacji świecowych. Jak dojdą nam kolejne lekcje, to jeszcze bardziej czytelnie będziesz pewne rzeczy widział w tym momencie na wykresie. Zwróćmy uwagę, kolejny przykład mamy tutaj, oczywiście, i tutaj mamy nasze objęcie yy, hossy. Zwróćcie uwagę, jaka piękna sytuacja. Tu mamy silny sygnał na wolumenie, widać go tutaj w tym momencie wyraźnie i obrona tego dna. Zwróćcie uwagę, obrona tego dna, czyli jeżeli ktoś gra na przykład na formację podwójnego dna, przepiękny układ i wolumen bardzo pięknie będzie potwierdzał to, czy my chcemy to dno obronić, czy będziemy chcieli je w tym momencie wybijać, bo akcja wolumenowa by zupełnie tutaj inaczej wyglądała. Widać, że na tym abarze wyraźnie to dno się broni. W związku z tym, zobacz, jak. Tą strategię w tym momencie gry bardzo dobrze wolumen, i zachowanie formacji świecowej by tutaj potwierdziło. No i mamy oczywiście odpowiedź w formie wyższych cen. I to co wspomniałem, jeśli byśmy grali na następnej świecy, która ma być potwierdzeniem, to dopiero byśmy mogli pozycję otworzyć tu. A w tym przypadku otwieramy po narysowaniu się formacji. Mamy stop lossa w tym miejscu, więc stop loss jest prawie o 40%, pra, no 40 parę procent niższy. W efekcie niż byśmy go mieli w tym miejscu. W związku z tym y, pamiętajmy, że strata to jest jedyna rzecz, którą możemy na rynku kontrolować dosyć precyzyjnie i w oparciu tego y, robić swoją strategię. Dokładnie o tym powiem w części zarządzania kapitałem, jak właśnie y, to wpływa w tym momencie na te procesy. Popatrzmy teraz dalej. Tu jest z kolei kolejny przykład. Wykres na razie jednomiętowy, czyli niska, niska skala. Zwróćmy uwagę, zejście. W backgroundzie mamy tutaj w tym momencie sygnały siły, które już nam się tutaj przepięknie narysowały, mamy wyraźną siłę na wolumenie, no i to co następuje, cena spada, zobaczcie, wolumen maleje i w pewnym momencie mamy sygnał na wolumenie i oczywiście objęcie hossy w kontekście naszych sygnałów. Tutaj mamy reakcję oczywiście w formie wyższych przedziałów cenowych, zwróćcie uwagę, że wyraźnie cena rośnie, wolumen nam przyrasta, czyli rynek wrócił do trendu wzrostowego. Teraz kolejny przykład to jest euro-dolar, czyli para walutowa, wykres 5-minutowy. Zwróćmy uwagę, cena nam spada i przy końcówce cena spada, wolumen nam wyraźnie maleje i mamy teraz tutaj silne objęcie, silne objęcie hossy, przepięknie na wolumenie widać wyraźnie co tutaj się zadziało. No i cena nam w tym momencie rośnie. Kolejny przykład to jest DAX. Zwróćmy uwagę, również jesteśmy już w trendzie wzrostowym cena spada, no i na końcu mamy nasze objęcie hossy i w tym momencie cena rośnie, a wolumen zaczyna nam w tym momencie przyrastać i mamy oczywiście za chwilę wyższe ceny. Kolejny przykład, zwróćmy uwagę wykres tutaj widoczny, cena spada, no i tutaj mamy olbrzymie objęcie hossy, bo jest strasznie wysokie zamknięcie w ogóle na tym abbarze. Ale popatrzcie, jaka jest, jaka jest reakcja na abarach popytowa. Wyraźnie na tym i na tym widać wyraźnie wejście dużych wolumenów, zamknięcie wysokie, czyli widać, że ten popyt tutaj utrzymał tą cenę w górze. Potem mamy oczywiście wyższe przedziały cenowe. Kolejny przykład, zwróćmy uwagę, kontekst tak z podziałem podwójnego dna i jego obrony. Zwróćcie uwagę, jak wygląda obrona podwójnego dna. Cena spada, wolumen maleje. Teraz, jakby cena spadała, wolumen by rósł, to byśmy z hukiem to dno wybili. W związku z tym, to już pokazuje, oczywiście o tych procesach będziemy mówić w kolejnych lekcjach, yy, czyli przyrostu wolumenu i spadków w kontekście byczego, niedźwiedziego, wolumenu i wsparcia. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę, już to bardzo fajnie widać, i nagle pojawia się nasza formacja objęcia hossy, która składa się z tych dwóch barów. Jeden to jest dąbar, drugi to jest abbar, oczywiście. I widać, jaka silna, jak silna reakcja obrony tego dna jest na wolumenie. Jak, jak bardzo popyt zareagował w tym momencie, żeby obronić nam te przedziały cenowe. Tak? Oczywiście nie muszę już po raz kolejny przypominać, że ważny jest background, sposób dojścia, wyższa skala czasowa, tutaj, która nam pokazuje, ale nawet ta niska skala pokazała, jak ważne były dla rynku w tym momencie te przedziały cenowe, ich obrona i potwierdzenie. I zwróćcie uwagę, i cena w tym momencie oczywiście nam urosła. Kolejny przykład, zwróćmy uwagę. Tutaj mamy w tym miejscu objęcie hossy, spadek wolumenu na dwóch świecach i olbrzymi przyrost na abbarze w tym momencie wejście oczywiście popytowe. I reakcja, moi drodzy, w formie dynamicznych wzrostów, przyrostu cen. Jeśli byśmy się tu nie zapakowali, to właściwie tu potem ciężko się dołączyć, no bo gdzie mielibyśmy tego stop-lossa kontrolować, jeżeli chodzi oczywiście Przecież możliwa zawsze jest korekta na rynku, a w tym momencie ta strategia, właśnie, że stawianie na formacjach w połączeniu właśnie z sygnałami wolumenowymi daje nam tą przewagę, właśnie, że dopiero wybicie tej formacji z tym sygnałem wolumenowym zaneguje nam w tym momencie miejsce i nie ma sensu dalej na nim być, trzeba po prostu tą stratę, jak to się mówi, przełknąć, ale o stratach właśnie i sposobie zarządzania ryzykiem. Będę właśnie to tłumaczył na, na jednej z lekcji szczegółowo. Na razie uczymy się w tym momencie określonych sygnałów. Zwróćmy uwagę, znowu mamy zejście, w tym momencie ceny. No i zwróćmy uwagę, co tu mamy w końcówce. Mamy oczywiście objęcie hossy i reakcja oczywiście w formie wyższych cen. Tutaj mamy wyższą trochę skalę czasową, to jest ropa, wykres pięciominutowy. Zwróćmy uwagę, no i mamy zejście, korekta ABC klasyczna. Mamy w tym momencie objęcie hossy, z akcentem na końcu zakończona i rynek nam rośnie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną lekcję.